Dobra, wysyłam wam to. Tutaj jest ogólnie napisane, że ja dokładnie dałam screen z czarnej listy. Dałam też na tą grupę, Hobby Horse Team Polska. Nigdy nie używam tej grupy, czas zacząć. Od początku sprzedałam jej mojego konia Hobby Horse'a w wersji realistycznej. Dziewczyna dziś napisała mi niby przyjechał zepsuty, gdzie ja widzę rozerwany dół, który był zeszyty. Tak samo jak pysk został rozerwany, widać na zdjęciu. Jak zdjęciu, jak gdzie tu jest, dziewczyna go trzyma. Tak, ona trzymała go w taki sposób. To był pysk i tak po prostu zaokrągliła pysk. I, no, zaraz wam pokażę zdjęcia. Dziewczyna zaczęła mnie straszyć sądem, gdzie przecież można to załatwić w cywilizowany sposób, a nie urzędowo. W cywilizowany sposób, czyli po prostu przelew. Normalnie dogadać się. Choć wydaje mi się, że sędzia krzywo popatrzy na te sprawy. Kodeks karny, który napisała dziewczyna, zalicza się bardziej do sklepu i oszustw, typ sklep internetowy lub sieciowy, w sensie normalny sklep. Ale dobrze, niech jej będzie. Kwestia jest tego, że koń, którego jej wysłałam, przejechał do niej w stanie celującym, którym możecie zobaczyć właśnie na moim kanale. Jest tu ten. Jest też filmik ogólny, gdzie konia wysyłam po prostu. Gdzie konik, którego mi wysłała, widać ewidentnie, że został rozdarty w dół i pysk. Druga sprawa jest też taka, że zamawiała u mnie model konia w stanie body, czyli uszkodzony do renowacji. Model idealnie do nauki customów, czyli taki do malowania koników. I teraz nagle pisze, że jej się nie podoba i chce zwrot. Czy to czasem nie dziwne? Wysłałam screeny i zdjęcia. Ja szczególnie, co mi ta dziewczyna wysłała. Tutaj trzyma konia w taki sposób po prostu. Jest to ta osoba. Proszę odliczyć 5 zł na ten model, który mi się już nie podoba. Bo ten model mi się... Co? 5 zł, bo ten model mi się podoba? Czy nie podoba? Wcześniej pisała, że nie podoba. Nieważne. Tu jest kodeks karny, którego mi podesłała. On jest tu. Napisałam jej, że nie ma zwrotów, bo ogólnie nie przyjmuję zwrotów, ale żeby mi dała święty spokój z tym sądem i swoim własnym ośmieszeniem się, bo już widzę naprawdę minę sędzi, to jej nawet ten zwrot dam. Najwyżej bym zrenowywała tego konia. Nie mogłem się wysłowić. Po prostu naprawiła tego konia i może bym wystawiła od nowa. Albo żeby już był tak zmasakrowany, że już by się nie dało nic. Tutaj, że osąd. Jutro napiszę razem z koleżanką, napiszę list do pani o oszustwo. No super oszustwo, wysłała mi tak, jak wszystko powinno być. Tato powiedział, że zostanie powołany biegły sądowy i zostanie założona pani sprawa w sądzie za oszustwo. A nie czarną listę. No mówiłam jej, żebyś nawet dała na czarną listę. Dziękuję i pozdrawiam. No to fajne pozdrowienie. Jeżeli 3 listy nie pomogą, sprawa zostanie przekierowana do sądu. Jakie listy? O jakie listy chodzi, to ja nie mam zielonego pojęcia. Ale mi się osoba trafiła naprawdę. O, w taki sposób trzymała tego konia. Jezu, nie mam opcji przybliżenia. Tak wyglądał koń, który do niej pojechał. A tak wygląda, jak ona trzyma tego konia. Nie trzyma się tak realistyku, bo wiadomo, że wszystko rozerwie się. Aż mnie boli ten... Ja tu nie mogę patrzeć. Nie stara się raz, aż tak tłumaczyłam po prostu, jak ten... Mogę ci zwrócić pieniądze, ale na twój koszt wysyłasz konia z powrotem. W sensie, że ona płaci za wysyłkę, ja jej po prostu zwracam pieniądze za konia. Tam było chyba bodajże 100 zł. I ona napisała, mogę ci zwrócić pieniądze. Ona. Niestety nie, już zaczęłam pisać list. To w końcu napisała te 3 listy, czy zaczęła pisać? Moja koleżanka też, no super. Mój tata chce jechać do lekarza, bo bardzo źle się czuje. Przez tę sprawę. I dlatego nie chcę dać danych do przelewu. No. Brawa. Tu jest, jakie konia. Napisałam wszystkie tutaj informacje na temat tego konia. Zdjęcia przeróżne były. Że i tu interesuje mnie tak. Bryza skóra, model taki z puchatym grzywą i ogonem za 5 zł. Teraz napisała, że jej się nie podoba ten koń. No to zdecyduj ty się, kobieto. Tu są zdjęcia, jak już rozerwała mu ten pysk. Bo on był przymocowany, no po prostu był tak, a teraz jest tak. Oh.
Tak mu pysk rozerwała. No przecież to jest jak z gąbką, no. I coś mu z grzywą zrobiło. To było zeszyte wszystko. Tu. Dobra, nieważne. I tutaj też wszystko rozerwała. Tu było zeszyte. Już nawet szwów nie widać. A nie widać już. Cudownie. Tak wygląda bryza, jak była na stronie. Sąsiad, nie drzyj się. Tak wyglądała z pyska. Z przodu. I ten chyba filmik też dotarł w ostatnim czasie, był wysłany razem z pasiem. Że tu mam jakiś tam, a chyba już chyba od początku idę, tak? Tak, od początku. I po prostu taka jest ta sprawa po prostu tego wszystkiego. Takie, dla mnie nie ma dokładnie sensu. Czy ja mogę przewrócić kamerę? Chyba nie mogę. Nie mogę dać naprzód. No ale tak to wszystko. Masakra naprawdę.